How to become a traditional wife. Number one, embracing ultra-traditional gender roles into your marriage. The man, he is the provider, the main breadwinner. He goes out of the house and works. The woman, the wife, she is the homemaker. She takes care of the home. She takes care of herself and she does the cooking and the cleaning. Dlaczego współcześnie dochodzi do fascynacji poglądami tradwife w Europie Zachodniej? Czym jest bycie tradycyjną żoną? Zapraszam Was na analizę ruchu tradwife, który obecnie wyznacza nowe trendy w internecie, stoi w kontrze do ruchów feministycznych i wpływa na to, że młode Polki coraz częściej głosują na Konfederację. Ruch tradwife jest klasycznym podejściem do rodziny rodem z lat 50., charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych. Brytyjski dziennik The Guardian pisał o nim już w roku 2020. Pojawił się ekscytujący nowy trend, równie wstrząsający jak pojawienie się kuchni śródziemnomorskiej w Wielkiej Brytanii w latach 90. Nazywa się to byciem gospodynią domową. Tradwife to skrót od angielskiego traditional wife, nawiązuje do wizerunku kobiety, który zdezaktualizował się już w zeszłym stuleciu. Ruch zakładał skupienie się wyłącznie na utrzymaniu gospodarstwa domowego. Obowiązki tradwife obejmują przygotowanie posiłków, sprzątanie domu, opiekę nad dziećmi, robienie zakupów, pranie i prasowanie. Dobra żona powinna także troszczyć się o potrzeby męża i jak najbardziej odciążać go z obowiązków, gdy wraca on z pracy zarobkowej. Rolą tradwife nie jest troszczenie się o finanse, to zmartwienie mężczyzny, tradycyjnego żywiciela rodziny. What motivated you to pursue this traditional life? Were you raised on the farm somewhere? I mean, were you raised in this way? Or was it a conscious choice to become this thing? Well, I was somewhat raised traditional. My mom was a traditional wife until my parents got divorced. And then, of course, that threw our family for a spin. And I think I felt the need to fit the mold of the world and go get a degree, find a career. And I did go to college for almost 2 years, and then I dropped out because secretly I always wanted this lifestyle. Of course, ruch jest dzisiaj niezwykle popularny w aplikacji TikTok. W marcu bieżącego roku filmy pod tym hashtagiem zyskały w sumie 130 milionów wyświetleń. Jedną z użytkowniczek TikToka, która promuje ten sposób życia na swoim kanale, nazywa się Esty Williams. Mówi ona, że miejsce kobiety jest w domu. Dodała, że wybór stylu życia nie jest im narzucony i nie próbuje odebrać tego, co walczyły kobiety. Jest to krytyka, która czasami jest kierowana do tradycjonalistów, ponieważ ludzie mogą mieć wrażenie, że kobiety wcześniej ciężko pracowały, aby uzyskać równość i zmienić stereotypy dotyczące płci, które wywodzą się z ideologii, że kobiety powinny być żonami i matkami pozostającymi w domu, ponieważ tak wynika z historii. Williams powiedziała też, że żaden trend TikTokers nie mówi, że miejsce każdej kobiety jest w ich domu. My, jako jednostki, po prostu decydujemy się być gospodyniami domowymi. Agnieszka Żądło, dziennikarka Newsweeka, w artykule pod nazwą "Mąż jest od zarabiania, ja sprzątam i podaję mu kawę, dlaczego młode Polki chcą być tradwives", opisuje Wiktorię, która swojego męża poznała na forum dla konserwatywnych liberałów. Był nim asystent europosła Janusza Korwin-Mikkego, youtuber Karol Wilkosz. Często słyszałam argument, że bycie gospodynią domową nie jest i nigdy nie może być satysfakcjonujące, ponieważ jest to w dużej mierze rola, która ma związek z wykonywaniem pewnych służebnych zadań i która w żaden sposób nie może wykorzystywać czyjegoś talentu. Ale interesujące jest to, że współczesne prace czy kariery właśnie często mają tę samą konfigurację co gospodyni domowa. Bo to jest praca dla wszelkiego rodzaju szefa lub przełożonego. By zostać tradwife, trzeba spełniać 5 filarów. Oto one: schludność, promowanie rodziny i macierzyństwa, piękno z zewnątrz i wewnątrz, motywacja do zajmowania się domem, podkreślanie roli porządku, harmonii i uporządkowania życia.
kolejną publiczną osobą, która celebruje rolę gospodyni domowej i tradycyjną dynamikę rodziny, jest Alana Kate Petit. Prowadzi ona swoją stronę internetową pod nazwą Darling Academy, gdzie opowiada o tym, jak powrócić do tradycyjnych wartości rodzinnych. W roku 2020 w wywiadzie dla ATV wspominała, że wierzy w to, iż jest feministką, ponieważ feminizm według niej polega na wyborach i to był jej wybór, aby być w domu, ponieważ czuła, że w ten sposób naprawdę rozkwitła. Ale jak sytuacja, która opisuje trend tradwife na zachodzie wśród młodych kobiet, ma się do sytuacji w kraju nad Wisłą i dlaczego ten trend koreluje pośrednio z poparciem Konfederacji? Dziś partia Mentzena ma 16-procentowy wynik wyborczy w sondażach prowadzonych przez agencje badawcze. Już nie dziwi fakt, że najwięcej głosów na nią oddają mężczyźni w przedziale wiekowym 18-39, ale może dziwić fakt, że na Konfederację głosuje również 18% kobiet według najnowszych sondaży. Wzrost zainteresowania partią, w której jest Janusz Korwin-Mikke, wydaje się być mocno skorelowany z zainteresowaniem ruchem internetowym Tradwife, ponieważ dzisiaj zwrot ku tradycyjnym wartościom to także efekt szybko zmieniającej się dynamiki płci w generacji Z. W czasach, gdy aż 41% młodych mężczyzn z krajów zachodnich identyfikuje się jako neutralni płciowo, rośnie liczba ich rówieśniczek marzących o idealnym małżeństwie w konserwatywnym świecie. A w tej wizji młode kobiety widzą siebie w roli szanowanych gospodyń domowych, otoczonych opieką zarówno finansową, jak i emocjonalną przez stereotypowo męskich mężczyzn, bogatych, przystojnych, silnych, a przy tym czułych. Ponadto sytuacja w Polsce i zwrot ku wartościom, które proponuje Konfederacja, może być spowodowana sytuacją społeczną i ekonomiczną. Kryzys gospodarczy, inflacja, niestabilna sytuacja polityczna oraz wojna za wschodnią granicą powoduje, że młode kobiety muszą szybciej wejść w dorosłość. Żyją w szalonym krajobrazie gniewu i niezadowolenia z życia. Socjolożka Michelle Janning, wykładowczyni amerykańskiej uczelni Whitnam College, uważa, że poczucie utraty kontroli, jakiego doświadczyliśmy jako ludzkość podczas pandemii, mogła sprowokować część kobiet do zostania w domu. Kiedy ludzie czują, że na świecie nie ma nic pewnego, trzymają się tego, co znają, bo daje im to poczucie bezpieczeństwa. Konfederację na Twitterze obserwuje ponad 3000 kobiet, ale na TikToku profil śledzi blisko 12 tysięcy. W wywiadzie dla Onetu Klaudia Domagała, działaczka Nowej Nadziei, założycielka grupy Konfederacja dla Kobiet, mówi, że jest mamą trójki dzieci i księgową i że odkąd zyskała prawa wyborcze, głosowała na pana Janusza. Na maturze wybrałam temat polski patriotyzm. Polska zawsze była dla mnie ważna i szłam za tymi partiami, które stawiały interes Polski na pierwszym miejscu. Gdy dziennikarka pyta ją o zachowania szowinistyczne Janusza Korwin-Mikke, ta odpowiada: próbuje się kobietom pokazać, że w Konfederacji są szowiniści, którzy nienawidzą kobiet. A pan Janusz jest szarmancki, przepuszcza kobiety w drzwiach, całuje w rękę, jest starej daty dżentelmenem. Zdaniem Domagały też Konfederację ma odróżniać, zwłaszcza od lewicy, która, jak twierdzi, odrzuca tradycyjny model rodziny i stawia wyłącznie na niezależne singielki, a mężczyznę przedstawia w złym świetle. Rośnie liczba kobiet wpadających w depresję z powodu samotności, twierdzi Domagała i dodaje, że chociaż depresja to choroba cywilizacyjna, łatwiej poradzić sobie z nią we dwójkę. Politolożka profesor Agnieszka Kasińska-Metryka komentuje ten wzrost poparcia jako efekt pójścia za swoimi mężczyznami, czyli głosowaniem za Konfederacją, tak jak mężczyźni z najbliższego otoczenia.
A wy jak myślicie, czy ruch Tried Wives przeżywa właśnie swój renesans? Jak się to ma, że dzisiaj na świecie dochodzą do głosu skrajnie prawicowe influencerki, które stoją w kontrze do ruchów feministycznych, dużo bardziej z założenia chyba popularnych w świecie social mediów? Fenomen Tried Wives bierze się z niepewnych czasów ekonomiczno-politycznych, w których żyjemy? Czy może jest to spowodowane naturalną reaktancją, czyli przywróceniem wolności wyboru danej osobie, która czuje, że coś jest jej narzucone, w tym przypadku przez lewicowy dyskurs w social mediach. Czy propagowanie takich poglądów w internecie utrzyma się przez dłuższy czas? Dajcie znać, co myślicie, zostawcie suba i komentarz oczywiście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!